Razem Basia tutaj odkręca naszą atmosferę. No właśnie, a propos studia Link Educationowego, którym zarządza Barbara. W studiu widzę Anię. Ania jest nauczycielem i jest z nami po raz pierwszy. Aniu, proszę powiedz, jeśli chodzi o udział Twojej grupy, co zaobserwowałaś przez to, że młodzi mogli uczestniczyć i uczestniczą w programie? Co się zadziało w grupie? Co widzisz? Więc dzięki projektowi grupa stała się bardziej otwarta, lepiej nawiązuje relacje, nie poddaje się przy porażkach, bo wie, że to jest tylko droga i warto znaleźć inne rozwiązanie. Mhm. Poczekaj, czy ja dobrze zrozumiałem? Oni uczą się współpracy? Współpracy i tego, że się nie poddawać, szukać rozwiązań, a to najważniejsze. No, jak to młodzi linowcy, szukają rozwiązań.